Drodzy widzowie i słuchacze, Sylwester Kłos, Sportnet.pl A dzisiaj dalej kontynuujemy temat mózgu i pamięci i powiemy Ci sobie o tym, jak zrobić, żeby Twój mózg eksplodował dzięki prostemu koktajlowi, który postaram się przedstawić w dwóch wariantach, czyli w tym trudniejszym i w tym prostszym. To naprawdę jest proste, a dzięki temu nie będziesz zapominał. Zapraszam na odcinek. Wiemy już z poprzedniego odcinka, że multitasking, siedzenie cały czas w socjalach, praca przy komputerze, ilość obowiązków, która nas przetłacza, powoduje, że po prostu ta pamięć nasza kapcieje. To się nie dzieje wraz z wiekiem, to wraz z tym, że mi się coraz bardziej statyczni, czyli. Mówiąc krótko, po prostu siedzimy i nie wykonujemy już rzeczy, żeby ten mózg rozwijać, więc jest to dla nas bardzo duży problem. A także spożywamy oczywiście coraz więcej różnych rzeczy, na których już zaczynamy mieć pieniądze czyli po prostu coraz więcej pizzy, fast foodów, które po prostu niszczy nasz mózg, bo to są zwykłe, puste, tłuszcze. I oczywiście też chipsy czy inne fast foody. Wiemy też o różnych produktach, które nam będą pomagały, natomiast jest jedna bardzo prosta mikstura, czyli koktajl, który po prostu bardzo nam pomoże na naszą pamięć. Jak go zrobić? Zaraz Wam pokażę. Zaczniemy od punktu pierwszego, jakim jest szpinak, który zawiera foliany, luteinę, witaminę K i beta-karofen. On po prostu poprawia funkcje poznawcze. Dobrze, więc już wiecie, że ileś tych produktów jest dobrych. Punktem pierwszym oczywiście jest coś, co będzie zawierało między innymi właśnie luteinę i witaminę K, czyli to będą dwie szklanki. W szpinaku. On działa oczywiście świetnie pod tym kątem i jest jako jeden z naszych dodatków. Druga sprawa to oczywiście coś, co zapobiega chorobom neurodegeneracyjnym, czyli Alzheimerowi i Parkinsonowi. Nie może zabrać ci jabłek, więc po prostu ląduje jedno jabłko w naszym koktajlu. To jest ta wersja, która będzie hard, sobie tak ją nazwijmy, czy po prostu składników tu będzie znacznie znacznie więcej. Punktem trzecim no to oczywiście coś, co Robert Lewandowski robi przed każdym meczem i treningiem je buraki. Więc po prostu ląduje burak, one zawierają azotany, więc pomagają się rozluźnić i po prostu zwiększyć wydajność mózgu. Z tego braka naprawdę jest trochę. To po prostu może być tak dosłowna garść, kroimy po prostu, więc ujmijmy sobie to jako, jako garść. Kolejny aspekt, który też jest nazwijmy to mało sekcji, ale jest super. To jest ogórek zielony. Dzisiaj mało się go spożywa, bo to, trzeba go ubierać, trochę się z nim bawić i tak dalej. Natomiast ogórek też jest używany choćby właśnie w, w terapiach hormonalnych w momencie kiedy my chcemy w ogóle zwiększyć poziom testosteronu, więc ogórek. ogórek zielony. No i wiadomo, nie cały, ale jakąś część, więc tutaj jedna trzecia ląduje, ona będzie robiła robotę. Więc ogórek zielony witaminy z grupy B. No to jest dzisiaj jeden z największych problemów naszych czasów, tak jak właśnie z dopaminą, i punkt następny to oczywiście jest cytryna. Więc, moi drodzy, zapisujemy sobie cytrynę. Ja osobiście po prostu robię tak, że obieram ją po prostu ze skóry i wrzucam całą. Natomiast tutaj połówka już będzie robiła swoje. Chodzi o to, że ma dużo witaminy C. Układ odpornościowy, więc poprawia, zawiera oczywiście potas, więc wszelkie skurcze, także komórki nerfowe to po prostu cytryna będzie na tym pracowała. Sprawa następna to jest coś, chyba z czego już jestem znany dosyć wybitnie to jest Imbir, czyli poprawia, który poprawia funkcję właśnie pamięci i nazwijmy to w ogóle działania mózgu więc tutaj 5 cm Imbiru. Oczywiście przysłowiowe, jeżeli ktoś chce dodać go więcej, no to śmiało, ja, ja spróbuję go całkiem dużo, więc jeżeli jest możliwość, to do koktajlu po prostu umieszczam dużo większej ilości. Dobra, więc teraz, żeby to jakoś smakowało i żeby to jeszcze nie było tak, że właśnie my pijemy sobie ogórek tam, jakiś wiecie, zblendowany w termomixie albo w, w czymś takim, no to warto się pozwolić czymś, co dorobi do smaku. to oczywiście na pamięć dobrze działają borówki, więc warto jest dodać borówki. Możemy to zrobić w ilości typu 100-150 gram. Czyli takie wiecie jedno opakowanie natomiast umyte, warto myć też warzywa i owoce właśnie z pestycydów, więc z sodą oczyszczoną z octem jabłkowym i w wodzie po prostu żeby je przeczyścić i pójść dalej. Nie może zabraknąć oczywiście oleju MCT. Więc wiesz, że olej MCT. Proszę państwa na poziomie łyżeczki, czyli tam 10 ml, to no pewnie będzie tam między 8 a 12, że nie będziemy tego dokładnie ważyli, no ale o to chodzi. Punkt dziewiąty to jest już de facto ostatni. To może być białko, tylko niesmakowe, no bo mamy smaku nadać właśnie borówkami. Możemy tutaj dodać czegoś jeszcze typu banana. Ja wiem, że jakby zawiera glukozę, natomiast też zawiera przy okazji tryptofan, a to ma działać na nas prozdrowotnie. A olej MCT, czyli w ogóle tłuszcz, ma hamować te skoki cukrowe. Także szczególnie i przy okazji też białko. Więc tu po prostu bierze dobrej jakości białko. To może być białko konopne, to może być białko z grochu, czy po prostu dobry izolat. Białko, który jest czysty, bez żadnych dodatków. To naprawdę robi robotę. Co musimy jeszcze wiedzieć i rozumieć, to oczywiście, że dodamy sobie do tego wszystkiego wodę. Wody będzie na przykład 300 ml i taki koncept możemy sobie wypijać każdego dnia na ona na pusty żołądek i naprawdę będzie działało to świetnie na poprawę naszej pamięci. Ale żebyśmy rozumieli, że w wodzie z kranu też są metale ciężkie. Wszystko zależy od tego, jakie są rury, kto je kładu i tak dalej. Więc ono jest, jest w środowisku, w powietrzu. W związku z tym jakby tego nie unikniemy i my chcemy się do tego pozbywać, więc ta woda, dobrze by było, żeby ona po prostu była ze szkła. Więc nie zależy od tego, jak dobrze się odżywiasz, czy faktycznie masz super dietę, super się ruszasz i tak dalej, to metale ciężkie są wszędzie, czyli są w powietrzu, są w wodzie, więc nie ma takiej możliwości, że po prostu ich nie wchłaniamy, dlatego tak ważne jest, żeby się ich pozbywać i tutaj suplementy są pomocne. Właśnie taki koktajl pamięciowy zrobi tutaj dużą robotę i po prostu będziemy coraz więcej rzeczy pamiętali. Ja powiem ze swojej strony, że w momencie, kiedy jeszcze nie byłem człowiekiem w internecie, czyli w ogóle nazwijmy to na YouTubie, nagraniach i tak dalej, to zapamiętywałem numery win. Nie, nie uczyłem się, ja po prostu je czytałem, i pamiętałem, tak? Pamiętałem po kilka lat numery telefonów, nie wiem, tam jakieś różne piny, numery i, i tak dalej. W momencie, kiedy obowiązków stało się więcej, czyli jakichś takich nazwijmy to nagraniowych, rolkowych, krótkich, długich treści, yy, czyli po prostu zwiększyłem multitasking, no to ta pamięć ewidentnie zaczęła spadać i ja już numerów win nie pamiętam, nie? Yy, więc to zaczął się robić całkiem spory problem i po prostu na przestrzeni, w przestrzeni czasu było widać, że, że szczególnie po 30 roku życia trzeba jeszcze więcej czasu poświęcać na pracę mózgu, czyli tego, żeby on był na świeżym powietrzu, no bo dzięki temu on tam będzie mógł odpoczywać i się rozwijać. To jest jedna sprawa, czyli w ogóle jakaś aktywność fizyczna. Następna, żeby jednak przykuć dużą uwagę do tego, co się spożywa, czy my właśnie pizzą, czy innymi pokarmami niszczymy naszą pamięć, czy traktujemy się jak Porsche, bo to jest super climb akurat do tego całego tematu, no bo to chodzi o wydajność w ogóle mózgu, nie tylko żebyś zasuwał nie wiadomo jak i jeździł samochodem teraz za pół miliona, ale żebyś kupował wodę w szkle. To jest minimalna różnica, tak? A tu jednak wydajesz na fajki, innego rodzaju rzeczy, żebyś nie oszczędzał na białku, bo to jest po prostu absolutnie kluczowy aspekt. No i dzięki temu koktajlowi oczywiście takim suplementom jak CDP-cholina i typowe podstawy, które po prostu idą na coraz wyższy poziom, to dzięki temu ta pamięć wraca na swój stabilny poziom, i znowu widać, że zapamiętuje dużo więcej rzeczy niż wcześniej. Natomiast, żeby podchodzić do siebie jak do Porsche, warto mieć zawsze jakąś strategię, bo tego powinniśmy zaczynać. I dopiero potem jest działanie operacyjne. W związku z tym, ja pokażę, jak by to mogło wyglądać. Dobrze, więc zapisujemy sobie, że jest strategia. Teraz wiemy, że chcielibyśmy, żeby to była strategia Porsche, więc musimy sobie narysować swoją linię czasu. To jest przykładowa linia czasu. Może być każdego, to może być moja, to może być Twoja. I ono najczęściej wygląda tak, że tu, tu jest, tu widzisz siebie, czyli osobę, która się cieszy i już wygrała. wiemy, że to jest właśnie Roki. A to jest osoba, która się źle czuje, czy ma wahania nastroju, zapomina, jest nerwowa, drażliwa, po prostu wkurzona na siebie. Teraz, żeby pokonać całą tą, tą trasę, to trzeba sobie jakoś tą oś podzielić, żeby trochę to zrozumieć. Co to znaczy? To znaczy, że tu jest punkt zero i teraz ten punkt zero oznacza, że obecnie jesteś w temacie minus 2, czyli jesteś w piwnicy. Żeby to nie było tak, że ty mówisz, dobra, no to tam jestem tam łysy, gruby i trochę zapominam, no to, to ja muszę ogarnąć swoje problemy. I jak ogarnąć swoje problemy, to dochodzisz do punktu zero. Po prostu wspiąłeś się po tym. Ale wtedy trzeba sobie zadać pytanie, co faktycznie chcesz osiągnąć i co chcesz robić. Bo jeżeli chcesz budować i chcesz, żeby ustabilizować swoją formę, w ogóle do której dojdziesz, nie że już jest dobrze, odpuszczam, tylko dobra, teraz co dalej, żeby niekoniecznie nawet stać się superhuman, ale tego, żeby być swoją lepszą wersją, tak, bo cała to jest idea tego traktuj się jak Porsche, to dopiero wtedy budujesz już do kolejnych punktów. Więc chodzi o to, że po prostu rozpisujesz swoje etapy, Działania, do zdrowotnego po kolei na punkty. I tu akurat ja sobie wypiszę cztery. I punktem pierwszym, na przykład poza tym, że właśnie będzie, jestem tam łysy, gruby i zapominam, to najmniej na to, że to jest pamięć, pamięć plus e, odchudzanie. I w porządku, ale w punkcie drugim już powinien być układ pokarmowy, czyli to, żebyście nie miał żadnych gazów, zęć, żeby tam się w ogóle nic nie działo, żeby ten jednak brzuch nie wystawał ci poza zakładkę piersiową, żeby z ciebie się nie lało i te wszystkie elementy, więc dochodzimy sobie do układu pokarmowego. Układ pokarmowy jest bardzo obszerny, bo tu będziemy mieli i kosmi jelitowe, więc zaraz i wszystkie infekcje bakteryjne, grzybicze, pasożytnicze i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli on nie będzie pracował dobrze, stres oczywiście będzie się nasilał, stresu okszyjnego będzie coraz więcej. Więc nerwowość, drażliwość, a na tym oczywiście presja i inne elementy. One będą wpływały coraz bardziej oczywiście na hormony. Na hormony, Twoje funkcjonowanie, a w związku z tym, w tych, wszyscy mają Hashimoto, mam i ja, nie? One właśnie są między innymi środowiskowe, żywieniowe, ale też to, jak ten cały organizm się zachowuje. I dopiero punktem czwartym jest core, czyli jest coś takiego, w którym możemy sobie określić. Dobra, Jacek, to jest Twoja dobra, zdrowa dieta i sobie działaj. Ale jednak to idzie jakimiś etapami. Teraz każdy z tych. Dużych punktów, które tu ująłem, on ma na przykład trzy etapy. No tutaj na pewno, jeżeli chodzi o układ pokarmowy, to są trzy, czasami są cztery, jeżeli chodzi o hormony, mogą być dwa, jeżeli chodzi o kordu, jest jeden, nie? To jest końcówka. Natomiast, żeby po prostu ustawiać swoją oś czasu długofalowo, nie patrzę na to tylko, dobra, robię to tydzień, tydzień czasu i do widzenia, nie? Żeby ten koktajl, który przed chwilą Wam przedstawiłem, jednak był przynajmniej przez trzy miesiące. Więc wracając do tego koktajlu, żeby to podsumować. Mamy tu wersję hard, w której mamy szpinak, jabłko, buraka, ogórka, cytrynę, trochę imbiru, borówki, olejem CT, białko i po prostu wodę. Oczywiście możemy zrobić też wersję low, czyli jak ona ci się wydaje po prostu zbyt trudna i zbyt męcząca. To trochę tego wywale, czyli skasuję sobie tutaj ogóreczka, skasuję buraka, no bo wiadomo, cała zabawa z nim może być mega ciężka. Możemy skasować sobie też spokojnie z niego szpinak. I zostają nam dalej fajne rzeczy. Mamy jabłko, cytrynę, imbir, garść burówek, łyżeczka oleju MCT, białeczko i woda. Trochę sypiemy, trochę przerzucamy do blendera, czy tudzież do jakiegoś właśnie termomixa. blendujemy codziennie rano. I voilà, mamy temat gotowy co najmniej 3 miesiące. I to już wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten koktajl. Dajcie znać, jak Wam się podobało i w ogóle cała ta forma, która jest przy tablicy, więc czekam na Wasze komentarze. Nie zapominajcie o subskrypcjach. Ja dziękuję ze swojej strony za dzisiaj i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.